Czy wiecie, że właśnie rozpoczął się nabór do drugiej edycji Akademii Wodorowej Orlenu? O tym, czym jest Akademia i jak ważny jest rozwój technologii wodorowych, opowie nam Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlenu. Dzień Dzień dobry, dobry, dzień witam. dobry. Mówi się, że wodór jest paliwem przyszłości. Na naszych oczach widzimy, jak pojawiają się lokomotywy wodorowe, autobusy wodorowe, samochody wodorowe. Dlaczego warto rozwijać te technologie i jak mogą one wyglądać w przyszłości i jak mogą być wykorzystywane? Tak, tutaj należy zaznaczyć, że wodór jest paliwem bezemisyjnym, można powiedzieć, w jego użyciu, więc nie emituje dwutlenku węgla. Czyli można powiedzieć, tych cząsteczek, które są najbardziej szkodliwe dzisiaj z punktu widzenia środowiska, ocieplenia klimatu. Orlen ma swoją strategię wodorową, która dotyczy zarówno wdrażania wodoru w transporcie, jak również dekarbonizacji naszych zakładów produkcyjnych. I ta strategia dotyczy okresu do końca tej dekady. Jest tam wiele projektów z budżetem ponad 7 miliardów złotych, więc ogromne wyzwanie. I to wyzwanie chcemy właśnie również zaadresować w postaci przygotowania zasobów ludzkich do tego, aby realizować te ambitne cele związane z produkcją wodoru odnawialnego, z jego wykorzystaniem właśnie w transporcie, we wspomnianych pojazdach, takich jak autobusy wodorowe, lokomotywy czy docelowo pojazdy ciężarowe, bo właśnie w tym segmencie widzimy w transporcie największe zastosowanie wodoru. I aby odpowiedzieć na te wyzwania, potrzebujemy też kadr młodych, ambitnych ludzi, którzy będą dalej realizować te cele, zarówno tutaj w tej drodze budowy nowych instalacji produkcyjnych, wdrażania wodorów na rynku, ale również docelowo będą odpowiedzialni za obsługę instalacji, za rozliczenia, za aspekty prawne, regulacyjne, więc tu jest wiele, wiele wyzwań. Stąd pomysł na to, aby Orlen był organizatorem Akademii Wodorowej, to realizujemy ten projekt wspólnie z partnerami. No dobrze, a kto może aplikować do Akademii Wodorowej i jak ona funkcjonuje? Na jakich to zasadach działa? Należy zaznaczyć, że jesteśmy już po pierwszej edycji, czyli takim udanym debiucie Akademii Wodorowej, bo w pierwszej edycji 30 studentów miało okazję zapoznać się z aspektami zarówno takimi praktycznymi, jak również z wiedzą teoretyczną dotyczącą właśnie technologii wodorowych. Bardzo nam zależało, aby na własne oczy mogli zobaczyć, jak te technologie wyglądają, więc tutaj wspólnie z partnerami przygotowaliśmy taki program, gdzie mogli zobaczyć dokładnie, jak działa pojazd osobowy Toyota Mirai i właśnie z partnerem, z Toyotą, takie warsztaty dla nich przygotowaliśmy. Jak działa lokomotywa wodorowa, którą Orlen niedawno kupił i jak ona była budowana w zakładach PESA Bydgoszcz. Czy zajęcia chociażby teoretyczne na Politechnice Warszawskiej, Łódzkiej czy Gdańskiej. Po to jak gdyby przygotowaliśmy wtedy ten zakres, aby sprawdzić, czy jest zainteresowanie, ale też zapewnić sobie w przyszłości nowe zasoby, nowych pracowników. Tutaj przewidzieliśmy w tym pierwszym etapie 5 staż. Dzisiaj jesteśmy właśnie na początku rekrutacji do drugiej edycji, bo 18 września ta rekrutacja się rozpoczęła. Co trzeba spełnić? Przede wszystkim ona jest dedykowana dla studentów, którzy są co najmniej na trzecim roku studiów, dla absolwentów, którzy w momencie złożenia wniosku jeszcze nie przekroczyli 27 roku życia, i dla tych wszystkich, którzy są pasjonatami technologii wodorowych, którzy się interesują właśnie technologiami wodorowymi i wiążą swoją przyszłość właśnie z tym kierunkiem nowych niskoemisyjnych technologii. Czy to muszą być osoby, które mają na przykład wykształcenie techniczne, skończyły kierunki techniczne, czy na przykład po humanistyce, tak jak ja, też mogą aplikować, jeżeli ich ten temat interesuje? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj można powiedzieć, że nie ma takich jeszcze kierunków dedykowanych dla wodoru. Więc najczęściej zdarza się tak, i mieliśmy takie przykłady w trakcie trwania pierwszej edycji, że nie tylko inżynierowie, nie tylko właśnie studenci uczelni technicznych wiedli prym w trakcie, można powiedzieć, tych edycji, ale również osoby po humanistyce. Mamy taką panią stażystkę, która jest właśnie po takim kierunku i doskonale sobie radzi właśnie z technologiami wodorowymi, ale bardziej w zakresie właśnie tego aspektu regulacyjnego, rozumienia, stara się zrozumieć te regulacje i przełożyć trochę na język biznesowy, więc tutaj
Chciałbym podkreślić, że ta akademia jest dedykowana dla wszystkich, którzy wiedzą, z czym się wiążą technologie wodorowe, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z tymi technologiami i chcą się po prostu zaangażować w ten temat. I to, co chciałbym przede wszystkim zaznaczyć, bo jesteśmy w Płocku, tutaj w Tygodniku Płockim, więc to jest również akademia dedykowana tutaj dla studentów z Politechniki Warszawskiej z filii w Płocku. W pierwszej edycji niestety z filii płockiej nikt się nie zgłosił, dlatego bardzo mi zależy, żeby wszystkim przekazać informację, że wszystkie uczelnie polskie są mile widziane, wszyscy studenci uczelni polskich są mile widziani w tej drugiej edycji i zapraszamy gorąco na składanie aplikowania. A jak funkcjonuje ta akademia? Jak to wygląda tak technicznie? Czy to są zjazdy w różnych miejscach, czy tutaj w Płocku, czy na terenie na przykład, nie wiem, rafinerii w Trzebini? To jest dość, cały cykl akademii to jest dość intensywny okres, bo to są zjazdy weekendowe, zazwyczaj co 2 tygodnie, 2 lub 3 dni intensywnej nauki, praktyki związanej z technologiami wodorowymi. Jako przykład pierwszej edycji mogę powiedzieć, że te warsztaty odbywały się od marca do czerwca w 8 miastach w Polsce, 163 wykładowców właśnie z różnych obszarów, nie tylko naukowcy, nie tylko profesorowie, ale również eksperci z biznesu, inżynierowie. Staraliśmy się tak zebrać jak gdyby tą wiedzę, to kompendium wiedzy wodorowej, aby jak najwięcej przekazać studentom, ale właśnie zależało nam przede wszystkim na tej praktyce, więc na tym się skoncentrowaliśmy. Dość intensywnie, bo faktycznie dość krótko, bo kilka miesięcy, natomiast w efekcie na pewno wszyscy wyszli z dużą dawką wiedzy, ale przede wszystkim z wiedzą o tym, że jest dość szerokie zainteresowanie wodorem, nie tylko w transporcie, nie tylko w przemyśle, w energetyce. Ma on jak gdyby wiele synergii z innymi obszarami takimi strategicznymi, które dzisiaj w Polsce czy w Europie są kluczowe z punktu widzenia właśnie tego kierunku zeroemisyjności, dążenia do neutralności klimatycznej. W takim razie, jak wygląda proces rekrutacji do Akademii Wodorowej, gdzie trzeba składać dokumenty, ile jest etapów tej rekrutacji, ile jest miejsc? Tak, tu zapraszamy na www.akademiah2.pl. Tam można dowiedzieć się wszystkiego, można powiedzieć, odnośnie regulaminu Akademii Wodorowej. Można dowiedzieć się, jak składać wnioski. Tutaj to, co jest potrzebne. Przede wszystkim zgłoszenie jest elektroniczne, należy załączyć CV, list motywacyjny, ale przede wszystkim przygotować taki mini projekt wodorowy. W tej edycji przygotowaliśmy tam 2 tematy. Pierwszy to dotyczy mojego pomysłu na niskoemisyjną technologię wodorową, właśnie o jak najniższym śladzie węglowym. A drugi temat to jest mój pomysł na innowacyjną dolinę wodorową. Tutaj oczywiście liczymy na kreatywność zgłaszających, bo też w regulaminie przewidzieliśmy jasne kryteria oceny tych mini projektów, więc przede wszystkim kreatywność, komplementarność pomysłu i po prostu liczymy, że zgłosi się tym razem jeszcze więcej osób, będzie dużo większe zainteresowanie. Po złożeniu, zaaplikowaniu, spełnieniu wszystkich kryteriów też formalnych, czyli to, co wcześniej mówiłem, wiek, co najmniej 3. rok studiów, dowolność, jeżeli chodzi o uczelnię, bo należy to podkreślić przede wszystkim. Do 12 listopada będziemy mieli okres rekrutacji i po 12 listopada będziemy jak gdyby oceniać wnioski, będą przeprowadzane rozmowy ze studentami, tak aby do połowy stycznia ogłosić wybraną 30, bo jest miejsce dla 30 stażystów. I od lutego, 2 lutego dokładnie zaczynamy już drugą edycję. Dlaczego warto aplikować do tej akademii? Jakby co to daje udział w tej akademii? Tak praktycznie. Bo praktycznie są chyba staże też, tak, można zostać na staż po ukończeniu akademii. To może zacznijmy od tego, że faktycznie to jest pewnie najbardziej wartościowy
taki aspekt tej akademii, że my w Orlenie przygotowaliśmy 5 miejsc stażowych dla najlepszych studentów, a więc oni w trakcie trwania akademii przygotowują taki swój już projekt docelowy, projekt wodorowy w określonej tematyce. I dla 5 najlepszych właśnie uczestników akademii przewidzieliśmy 5 staży w Orlenie. To, co istotne, są to 6-miesięczne płatne staże. To jest oczywiście wartość dodana sama w sobie w kontekście kontynuacji tutaj współpracy z Orlenem, możliwości rozwoju, ale też należy zaznaczyć, że to przede wszystkim jest dostęp do takiej unikatowej wiedzy, bo ta Akademia Wodoru, jestem przekonany, że to jest jedna z najbardziej unikatowych akademii, jakie powstały w Polsce czy w Europie. Dlaczego? Dlatego, że to nie tylko uczelnie, to nie tylko profesorowie, naukowcy prowadzą wykłady, ale eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Czasem tacy, którzy już z technologiami wodorowymi mieli do czynienia kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i można powiedzieć, że zjedli na nich zęby. To jest taki duży plus też z punktu widzenia możliwości wymiany informacji, też zadania wielu pytań, które nurtują młodych ludzi, ale też to, co wyróżnia tę akademię, to ta unikatowość z punktu widzenia tej praktyki, czyli chcemy pokazywać jak najwięcej technologii wodorowych. Tutaj w drugiej edycji na pewno nasi uczestnicy tej akademii będą mogli zobaczyć, jak funkcjonują nasze stacje tankowania wodoru, jakie urządzenia tam pracują, będą mogli zwiedzić po prostu i zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Obsługa może odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań, ale będą też mogli, tak jak w pierwszej edycji, tutaj z partnerami takimi jak Toyota czy PESA Bydgoszcz, dowiedzieć się, jak funkcjonują pojazdy wodorowe, jak ten wodór jest wykorzystywany w tych pojazdach, jak działają ogniwa paliwowe, jak w ogóle jak powstaje ten wodór, bo to jest też bardzo ciekawe. Też z punktu widzenia zarówno takiego typowo praktycznego, technologicznego, ale też jak ten wodór powinien być produkowany z punktu widzenia regulacji tutaj europejskich, bo to też jest taki aspekt, gdzie te regulacje są ciągle wdrażane przez Komisję Europejską, co ciągle mamy nowe interpretacje, definicje wodoru odnawialnego, wodoru RFNBO, wodoru nisko zeroemisyjnego, więc tutaj chcielibyśmy też te wątki poruszyć i zaadresować w Akademii, bo wachlarz jak gdyby zarówno taki kompetencyjny jest ogromny. Tutaj nie mówimy tylko o technologach, inżynierach, ale właśnie mogą być osoby, które kończyły prawo, nawet humanistykę, filozofię, bo można powiedzieć, to jest przygotowywanie strategii, wykorzystanie wodoru w nowych obszarach gospodarki, nie tylko w transporcie, bo przecież głównie wodór będzie docelowo ten odnawialny, wykorzystywany do tego, aby dekarbonizować przemysł. Jest wiele aspektów i myślę, że każdy, kto widzi siebie w przyszłości i swoje miejsce właśnie blisko technologii wodorowych, zapraszamy gorąco. Tutaj jest na pewno dla niego miejsce i liczymy na to, że spotkamy się po prostu w drugiej edycji. Myślę, że to jest akademia dla osób ciekawych świata i ciekawych nowych informacji i technologii, które w przyszłości mogą być bardzo powszechne. To teraz jeszcze 3 szybkie pytania. Uważam, że wodór będzie za 5 lat wykorzystywany do... Uważam, że wodór będzie wykorzystywany do dekarbonizacji przemysłu i w transporcie ciężkim, w transporcie miejskim i w transporcie kolejowym. Moim największym marzeniem jest... Moim największym marzeniem jest to, abyśmy zbudowali korytarz północ-południe wodorowy i żebym sobie wsiadł w samochód wodorowy na południu Europy i przejechał drogą E75 tym korytarzem na północ, swobodnie tankując, jedząc hot dogi na stacjach Orlen. Gdybym nie zajmował się wodorem, to? To na pewno trudno by znaleźć inne tak bardzo ambitne wyzwanie, ale pewnie poświęciłbym się całkowicie mojej drugiej pasji, czyli trenowaniu moich synów, przyszłych olimpijczyków. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszamy wszystkich do udziału w naborze do drugiej edycji Akademii Wodorowej. Dziękuję bardzo.